Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Motoryzacyjnie pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów wspierających na Supi, jak i na YouTube. Dzisiaj taki odcinek kolejny poradnikowy. Gdzieś tam kilka lat temu były nagrywane takie odcinki odnośnie kupna samochodu używanego. Dzisiaj taki odcinek zatytułowany Gdzie kupić auto używane? Myślę, że dosyć ciekawy, zaktualizowany na bieżąco. Także z doświadczeń, sprawdzeń kilkuset samochodów przed kupnem. Myślę, że dosyć ciekawy odcinek tutaj wyjdzie. Także zaczynajmy. Gdzie kupić auto używane? Czyli mamy kilka możliwości wyboru tak naprawdę. Możemy kupić od osoby prywatnej. I tutaj uwaga, bo często w ogłoszeniach jest zaznaczona osoba prywatna, a okazuje się, że jest to handlarz, który po prostu podszywa się pod osobę prywatną i sprzedaje auto. Pisze, że jest pierwszy właściciel, bezwypadkowy polski salon, a okazuje się, że właścicieli na przykład było dwóch albo trzech. Dodatkowo auto jest polizingowe, czy tam po wynajmie samochodów, często po przewozach osób. Te samochody są ogłaszane właśnie później, że sprzedaje prywatny właściciel, a na miejscu się okazuje, że to jest kilku właścicieli. I o zgrozo jeszcze, jeżeli faktycznie to jest kupione od pierwszego właściciela i sprawdzimy tą historię tego samochodu, to ok, ale jeżeli jest to auto jakieś polizingowe, gdzie miało właścicieli, nie wiem, 100 kierowców jeździło tym samochodem, bo zdarzają się takie przypadki, a na najmie to i tysiące może jeździć tym samochodem, także tutaj wielka uwaga. Także pierwsza opcja, osoba prywatna, właściciel prywatny auta, który kupił go gdzieś tam w salonie. Tutaj odróżnimy jeszcze auta, gdzie właściciel prywatny kupił auto używane, sprowadzone gdzieś tam, gdzie miało też na przykład pięciu właścicieli od auta salonowego. Kolejna możliwość to komis samochodowy. Tutaj często to już jest jako salony sprzedaży określane. To wszystko zależy też salony sprzedaży aut używanych. O, taka nowoczesna wersja komisu. Trzecią opcją jest zakup od handlarza prywatnego, który gdzieś tam sprowadza auta, czy skupuje gdzieś tam od właścicieli, gdzieś tam na swojej posesji sprzedaje takie samochody. I kolejną opcją jest zakup auta używanego z przysalonowego punktu sprzedaży danej marki, czyli na przykład jest salon nowych samochodów, nie wiem, Renault, czy Opla, czy Mercedesa i oni tam wystawiają też samochody używane, często z gwarancjami jakimiś, ze sprawdzeniem tego auta, niby zanim je wystawią na sprzedaż, ileś to często się to już zdarza, że możemy też auto oddać w ciągu 14 dni, jeżeli nam nie będzie pasować. Także tych form sprzedawców, jak i rodzaju sprzedawców de facto w ciągu tych ostatnich lat możliwości zakupu samochodu się zwiększyły od różnych właśnie podmiotów. No i co ja sądzę o tych poszczególnych podmiotach, jakie mam doświadczenia? Najwięcej aut obejrzałem, kilkaset, a może i kilka tysięcy obejrzałem praktycznie od handlarzy, ale też ciężko stwierdzić, czy więcej od handlarzy, czy więcej od jakichś takich punktów sprzedaży większych, jakichś komisów. Myślę, że gdzieś to jest pół na pół, chociaż może z przewagą też handlarzy. Chociaż, a może i nie. Także tutaj mam największe doświadczenie. Najmniej aut oglądałem od prywatnych właścicieli, bo tych aut jest de facto stosunkowo. To się wiąże też z tym, że te auta się szybko sprzedają i jeżeli ktoś tam zlecał jakieś sprawdzenie auta, to często właśnie większość tych aut było w komisach czy od handlarzy, bo jeżeli jest auto od prywatnego właściciela, to często nawet nie jest w ogłoszeniach, a jeżeli jest w ogłoszeniach, no to ono się sprzedaje w miarę szybko. I co ja sądzę, też jakiś tam procent udziałowy był też w tych przysalonowych komisach, punktach sprzedaży. Kilkadziesiąt takich aut też obejrzałem.
Co ja sądzę? Najmniej problemów oczywiście wynika to z tego, że najmniej tych samochodów było oglądane od osób prywatnych, aczkolwiek jeżeli się już zdarzyło jakieś auto od osoby prywatnej faktycznej, gdzie była właścicielem tego auta, nie wiem, przez kilka lat, czy kupiła go w salonie faktycznie, to te auta były nawet stare, w najlepszym stanie praktycznie, w miarę dobrym stanie, większość się zgadzało z ogłoszeniem, czy tam z jakąś rozmową, gdzie ktoś tam zainteresowany prowadził ją wcześniej, że ze sprzedającym. Co za tym idzie, no tutaj można polecić taką formę sprzedaży od osoby prywatnej, ale to, co powiedziałem, że trzeba mieć na uwadze, od kogo faktycznie kupujemy ten samochód, czy nie od ukrytego handlarza, czy faktycznie od osoby prywatnej. Najwięcej było doświadczeń z samochodami kupionymi, gdzieś tam wystawianymi, oglądanymi przez handlarzy i przez komisy. I tutaj są mieszane tak naprawdę opinie. Nie można powiedzieć, że w komisjach czy od handlarzy. Ja takich samochodów też sam kupiłem. Używane, większość używanych samochodów kupiłem od handlarzy właściwie. Nawet nie z komisu, tylko praktycznie wszystkie kupiłem od handlarzy, gdzieś tam sprawdzono, ale może też szczęście, bo były te samochody gdzieś tam kupowane kilkanaście lat temu. Gdzieś może szczęście, może też jakieś, choć też się nie ustrzegłem de facto jakiś tam, aczkolwiek wszystkie te samochody były bezwypadkowe, nawet po sprawdzeniu tam po kilku latach, jak już miałem miernik lakieru, okazało się, że nawet jak tam były coś, to były jakieś drobne naprawy, tylko gdzieś tam błotnika, kawałka, czy nawet tego nie było dobrze widać na mierniku. Także mi się udało kupować akurat auta od handlarzy w miarę dobrym stanie. A co do sprawdzania tych kilkaset samochodów, no to tutaj są podzielone tak naprawdę opinie odnośnie tych aut, bo zdarzały się oczywiście auta od handlarzy w dobrym stanie. Pamiętajmy, że często te auta też stoją na tych placach bardzo, bardzo długo i miałem taki jeden przypadek bodajże, że tego się nie dowiemy, ile to auto tak naprawdę stoi w ogłoszeniu. Że auto gdzieś tam sprawdzane, wszystko w miarę było ok, a później właściwie ktoś tam kupił ten samochód, jakiś zainteresowany i gdzieś tam na trasie wyjechał na autostradę. Auto stało się, okazało, pół roku czy rok czasu, specjalnie niejeżdżone. No i zaczęły się tam jakieś wycieki, cyrki. Oczywiście tam komis wziął to na siebie, te naprawy, czy tam z gwarancji to poszło. Już teraz nie pamiętam, bo to było kilka lat temu już. Tutaj najwięcej doświadczeń to są mieszane doświadczenia, bo zdarzały się oczywiście też duże wtopy auta, też gdzieś tam w kiepskim stanie, tak naprawdę gdzieś tam z ukrytymi jakimiś wadami, z cofniętym przebiegiem też sprawdzanym gdzieś tam przeze mnie. Oczywiście ja większość też tych aut gdzieś tam weryfikowałem przed oględzinami, ale nie idzie tego tak naprawdę też do końca poza sprawdzeniem na miejscu też odczyt modułów sprawdzić dokładnie z jakimiś usterkami mechanicznymi czy z błędami w silniku poważnymi. To wszystko było tak naprawdę. Zdarzały się wtopy też blacharsko-lakiernicze i to jest tak pół na pół właściwie, bo w ogłoszeniu pisało na przykład, że auto bezwypadkowe, a na miejscu się okazało, że auto było praktycznie całe malowane. I zdarzały się też niedopowiedzenia, szczególnie w autach sprowadzanych też ze Stanów. Pamiętam takiego Mercedesa, który miał słupek wgięty, auto miało szkodę całkowitą w Stanach. Praktycznie na zdjęciach trzeba było powiększyć to zdjęcie, żeby się dopatrzeć tej szkody, a w Ameryce po prostu określili to jako szkodę całkowitą, bo auto się złożyło tak jakby na słupku. A w Polsce to naprawili i właściciel się mnie pyta, czy warte, czy ja bym takie auto kupił. Po sprawdzeniu się okazało, że tam jest szpachli kupa, to było prostowane, szpachlowane. Ja mówię, przy jakimś dachowaniu czy coś, to auto się złoży po prostu, jak zapałka. Także tutaj z handlarzami, z komisami tak to wyglądało. Z punktami przesalonowymi, no to też ciekawa sytuacja, bo
Miła obsługa w miarę zawsze, aczkolwiek też w zależności od salonu, gdzieś tam tego punktu sprzedażowego, ta obsługa też różnie wyglądała. Myślę, że oni też częściowo pracownicy, czy ci co obsługują, jak ktoś przychodzi oglądać, no to dają kluczyki, oglądajcie. Chociaż miałem takie przypadki, że gość nie chciał dać, nawet nie, gość nie pamiętam, czy dał kluczyki, chyba nie. Nawet kluczyków nie dał, tylko otworzył auto i poszedł sobie. No i ja to auto sobie oglądałem. Obmierzyłem lakier. Okazało się, że oczywiście było tam malowane. Były tam szkody. Nawet się nie, przejechać się mogłem jako pasażer. To oczywiście było wszystko wpisywane w raport. Nie można było podłączyć diagnostyki komputerowej. Auto miało już spore też ogniska korozji. To był bodajże Lexus, z tego co pamiętam. Czyli nie tanie auto, kilkuletnie. Gdzieś tam naprawiane już blacharsko-lakierniczo, też często nieudolnie. Także tak to wygląda, te punkty przysprzedażowe, chociaż zdarzały się też miła obsługa, także tutaj i samochody w miarę też w dobrym stanie, aczkolwiek to też pół na pół było, tak naprawdę. Kolejny punkt, no to już opowiedziałem, handlarz, komisy, punkt przysalonowy, osoby prywatne. Ale z osobami, wróćmy jeszcze do osób prywatnych, bo teraz mi się przypomniało. Z osobami prywatnymi też możecie się spotkać z dziwnymi osobami, które sprzedają. Miałem taki przypadek, że gdzieś tam osoby jechały chyba 300 kilometrów oglądać tutaj auto. Gdzieś tam w okolice Śląska, gdzieś jechali tam z gór. To było jeszcze w niedzielę. Umówili się. Właśnie, żebym to auto dokładnie obejrzał. Właściciel to niby prywatnie sprzedawał, choć teraz jak tak się zastanawiam, to mogło się zdarzyć, że to raczej, że to mógł być nie właściciel prywatny, tylko też jakiś handlarz z bloku po prostu, który sprzedawał. Oczywiście tam oni dzwonili, dopytywali się, że chcą, żeby ktoś tam sprawdził to auto. Po czym na miejscu się okazało, że myślę, że chociaż takie historie można byłoby nagrywać ze sprawdzania gdzieś tam aut sprzed lat. Ale to też tych odcinków by było sporo. No i okazało się, ja tam to auto lakierniczo sprawdziłem, w miarę było ok, z tego co kojarzę. Po czym wnętrze tego samochodu wyglądało dziwnie, bo tam był bardzo mały przebieg, to był diesel, tam było chyba 100 tysięcy przejechane, czy nawet nie. Aczkolwiek auto wyglądało w środku na większy przebieg, i po czym po wyciągnięciu komputera właściciel zamknął auto. Jak powiedziałem, że chcę tam podłączyć, sprawdzić silnik, bo to był diesel, i uciekł po prostu do klatki, do bloku. Gdzieś tam się jeszcze przejechał chyba z tymi zainteresowanym, ale ten co, jakiś chłopaczek, który taki młody chciał kupić to auto, nie wiem czy to on chciał kupić, czy ojciec, po czym właśnie właściciel po tej przejażdżce uciekł, jak zobaczył komputer, i uciekł do bloku, zamknął to auto i już się nie pojawił. Także z prywatnymi osobami też są dosyć, mogą być ciekawe jakieś przeboje. O dziwo, też może się zdarzyć, że auto będzie sporo zaniedbane. Miałem takie przypadki też, że ktoś tam w ogłoszeniu napisał cud miód. A w rzeczywistości się okazało, że na przykład klimatyzacja nie działa, że oczywiście do nabicia, to też był odcinek taki nagrywany przeze mnie. To też z daleka od takiego auta, bo okaże się, że będziecie wymieniać cały układ klimatyzacji później, łącznie z kompresorem, płukaniem tego, wymianą chłodnicy, wiatraków, i tak to wygląda, ta klimatyzacja do nabicia. Czyli podsumowując, co polecić, gdzie kupić auto używane? Myślę, że tutaj uniwersalnej odpowiedzi nie ma. Aczkolwiek, jeżeli mamy możliwość i są auta od prywatnych właścicieli kupione w polskim salonie, gdzie ktoś pisze rzetelnie, udostępnia VIN, datę pierwszej rejestracji, numer rejestracyjny, możemy sami sprawdzić już historię tego auta na tych stronach rządowych udostępnianych. Także szkody wszystkie. To takie auto jak najbardziej możemy podjechać, obejrzeć. Będzie ono raczej warte zainteresowania. Jeżeli ktoś tam już w ogłoszeniu coś kręci, mały opis jest, nie jest zaznaczone, że bezwypadkowe, to tu już czerwona lampka się powinna zaświecić dokładnie. Lepiej to auto poprosić o VIN, jeżeli nie ma. Jeżeli nie ma już VIN w ogłoszeniu, to też
Też jest to podejrzane. Co do innych form kupna auta używanego, no to komisy, jak i handlarze, to wiadomo, najwięcej tych aut jest. No tutaj musimy już poświęcić więcej czasu na sprawdzenie, dokładne obejrzenie tego auta, jeżeli jest ono sprowadzane. Tak samo punkty przysalonowe często mają w miarę dobre auta, ale w punktach przysalonowych zdarza się często, że samochody też są sprzedawane gdzieś tam znajomym, bo jak ktoś oddaje w rozliczeniu, to auto się nawet może nie pojawić w ogłoszeniu, tylko jest tam gdzieś sprzedawane po rodzinach czy pracownikach danego salonu. Także tutaj tych aut będzie też krajowych znacząco mniej. No i to by było na tyle odnośnie tego, gdzie kupić auto używane. Tak naprawdę też dużo zależy od szczęścia, od modelu, egzemplarza marki, jakiej szukamy. Niektórych samochodów danej marki jest więcej, niektórych mniej. Mamy duży wybór, możemy pojeździć, pooglądać, porównać dane modele, jak wyglądają w środku. Warto to zrobić, bo już były takie przypadki, że ktoś tam kupił auto, później się okazało, że miał cofnięty przebieg i faktycznie po zniszczeniach wnętrza można często poznać. Jest taki odcinek, ja może w kartach tu podlinkuję, jak sprawdzać samochody samemu. Dodatkowo jak sprawdzić przebieg, silnik benzynowy, diesla, to wszystko jest na kanale za darmo. Nie trzeba żadnych poradników od Januszy Biznesu kupować przebierańców. Widzę, że na internecie czy praktycznie dużo powstało nowych kanałów jakichś motoryzacyjnych, gdzie te suby są nabijane sztucznie, wyświetlenia. Ja to już kilka lat temu. Wszystkie te poradniki czy o silnikach, to wszystko było nagrywane, także warto się oglądać, subskrybować kanał Autokrytyk i tutaj macie wszystkie te materiały udostępnione w wyszukiwarce, można poszukać wpisując Autokrytyk o sprawdzenie samochodu, silnika, wszystko to jest na kanale, ja podlinkuję w kartach. Także to było na tyle w takim krótkim odcinku, no nie krótkim, bo chyba dłuższy wyszedł, widzę z tego co widzę 17 minut. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich sympatyków. Subskrybentów wspierających na Supi, na YouTube. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.